No to witamy Was serdecznie w pierwszym odcinku po nowym roku. Jesteśmy z Mankiem na jeziorze. Jest zima, któryś stycznia, który dzisiaj jest w ogóle? 14? Nie, 14 jest poniedziałek. No to niech będzie 12 krakowskim targiem. Jest? 12, no. Siedzimy sobie na jeziorku. Jest dość zimno naprawdę, bardzo wiało. Teraz udało nam się skryć w zatoczce i troszeczkę jakby odpocząć od tego wiatru, ale cały czas wiatr był około 24-26 km na godzinę, także naprawdę na pontonie. W zimę to da się to odczuć i nie jest to zbyt przyjemne. Sezon rozpoczynamy dość późno, jeżeli chodzi o wspólny wypad. No a mnie już udało się w tym roku wyskoczyć raz nad jeziorko, dokładnie na to samo jeziorko, wyskoczyć z inną kolegą na rybki. No i co? I właściwie dla mnie wypad nie był zbyt dobry. Mnie nie udało się wtedy złapać nic. Miałem jedynie dwa brania w trollingu na dużą przynętę, na taką 25 cm, to jest Iron Claw Belly Buster, chyba, jak dobrze pamiętam. Miałem na to dwa brania w trollingu przez cały dzień, a pływaliśmy około chyba 5-6 godzin, także naprawdę to nie było dużo, a koledze udało się złapać dwa szczupaki. Obydwa szczupaki no, podobnej wielkości, około 70 cm przy trzcinach i na bardzo małą przynętę, na bardzo małą wahadłóweczkę, jakąś tam srebrną, także bardzo nietypowo, jeżeli chodzi o zimę, no ale tak się właśnie zdarzyło. No a dzisiaj zaczęło się również nie po naszej myśli, no bo żeśmy pływali ładnych parę godzin, naprawdę, teraz jest godzina pierwsza, zaczęliśmy po godzinie, no gdzieś w pół do dziewiątej, tak jak zrobiło się widno, i nie działo się kompletnie nic. Trolowaliśmy wszystkim, co tylko było możliwe. Dużymi przynętami przede wszystkim. Gumami jak na początek. Ja uparłem się oczywiście na tą samą gumę, na którą wcześniej miałem brania. Ostatnimi tygodniami. Do tego jeszcze próbowałem na dużą 25 dive'y i na Westy na 27 w moim ulubionym kolorze. To jest Official Roach, jak dobrze pamiętam, 27 cm. No ale niestety nic się tu kompletnie nie działo, pływaliśmy i nie było żadnego kontaktu z rybą. Dobra, przy okazji, jak tu jestem, często pytacie się, jak dozbrajam duże gumy, także ja zestawy do zbrojki robię sam, nie będę Wam tu dokładnie pokazywał całego montażu, po prostu pokażę Wam, z czego się to składa. No, kupuję sobie wkręcane główki jigowe. One mają tutaj uchwyt na przypon, czy na żyłkę główną, a pod główką znajduje się dodatkowe jeszcze oczko, gdzie można doczepić sobie do zbrojkę. No i na nie zakładam kółeczko łącznikowe. Później krętlik. Oczywiście nie robię ich w ten sam sposób zawsze, nie robię ich takich samych, zależnie od przynęty zbroję je inaczej, za chwilę Wam pokażę. Tutaj po prostu dołączyłem kawałek linki stalowej, tuleja i kolejne kółeczko. Na tym kółeczku jest, specjalnie żeby za bardzo nie dziurawić przynęty, to stosuję takie piny wbijane w przynętę. One przy braniu fajnie wychodzą, można je kupić naprawdę w sklepie za jakieś tam marne grosze i w przypadku brania cały ten zestaw wychodzi i guma sobie, no niech to wyjdzie wreszcie, prędzej się zaczepię, i guma swobodnie sobie zwisa, ryba jest zaczepiona na hakach, dzięki temu ta guma ma dłuższą żywotność, ona się nie psuje i naprawdę możemy nią połowić czasami, no, zależnie czy nie mamy ścięcia ogonka, aż prawie cały sezon, także naprawdę się to opłaca. No i zbrojenie dużych przynęt jeszcze oczywiście wiąże się z tym problemem, że ciężko by było dobrać takie długie po prostu haki, zwykłe główki jigowe.
Także, a taki hak jakby był długi, naprawdę, tak musiałby być pewnie gruby i on dopiero by wyrządzał jakieś tam szkody w pysku szczupaka, także wolę stosować takie kotwice, to są kotwice dwójki, ale używam tych czwórek. I na pewno zdaję to egzamin, oprócz tego jeszcze zbroję przynęty w ten sposób, czyli do takiej samej główki dodaję kółko łącznikowe lub dwa i ciągnę osobno do zbrojki na jedną stronę brzuszka i drugą troszkę niżej, tak w przypadku tej przynęty, także czy ryba uderzy z tyłu, czy od dołu w brzuch, co się przeważnie zdarza w trollingu, także to jest ta szansa, że się zaczepi. Jeśli będziecie używać dobrych tulej, to tutaj nie powinno być żadnych niespodzianek. Jeśli robicie to sami, to wiecie przynajmniej, że was to nie zawiedzie. No dobra, ale tyle o sprzęcie. A jeżeli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, no to tak jak mówię, no nie było łatwo. Robiliśmy co mogliśmy, aż wreszcie już ostateczna deska ratunku, co w sumie jest dobrym rozwiązaniem na zimę, rzadko jakoś go stosowałem. Kupiłem w tamtym roku już chyba nawet woblery od Salmo, głęboko schodzące i łowiłem jakoś, no raptem może z dwa razy był w wodzie ten wobler. To jest Salmo Perch 12, bardzo fajny woblerek, on schodzi chyba aż do 9 metrów i właśnie na niego dzisiaj było pierwsze branie w trollingu. Z przynętami. Dwie zielone są, tak? To musi być czerwona. Takim. Może 74, 5. Ale pierwsza rybka sezonu, także cieszę. Pięknie. No i pierwsze straty też są. Jakoś to przeżyję. No, także jak widzieliście, pierwsza rybka wpadła. Oczywiście ogromna radość, bo no naprawdę nie jest łatwo złowić rybkę w zimę i trzeba się dostosowywać do jej kaprysów, no ale na szczęście Salmo w tym przypadku pomógł, także na pewno mu dam kolejną szansę już wkrótce.
Koń pociągowy. Nie no, lepiej nie. Lepiej nie zrywać plerów. Zniszczyć nie można. No dobra, no to kończymy. Kończymy, bo nic już więcej nie brało i Maniek zobaczy, że będziesz płakał na plery. Nie no, jesteś tyran. Kończymy, bo już tutaj się nic więcej nie działo, a zrobiło się naprawdę zimno, jest po godzinie 14. Zima, wiadomo, to nie jest to samo co w lato, nawet jak nic nie bierze, to w lato można sobie jeszcze popływać i jest w miarę przyjemnie. A teraz myślimy już raczej tylko o ciepłym obiadku, także dziękujemy za obejrzenie pierwszego odcinka w tym roku. Oczywiście nie ostatniego, zapraszamy do subskrypcji nowych subskrybentów i oczywiście zostaw łapkę, jeśli Ci się podobało, to nam bardzo pomoże i do zobaczenia w przyszłym odcinku.